Dzień, witajcie ponownie z tej strony, Trey, wejście 1. Ponownie w 11, hala. Lecimy z tematem. No to self, buy all for the door. Minęło sporo czasu. Zwłaszcza, że jak sobie myślę, że poprzedni odcinek był spóźniony, bo się z niczym nie wyrobił człowiek, a... No z półtora miesiąca, kurde, przepraszam, że takie długie ten, no ale... A, jakby to powiedzieć. Jakby to tak nazwać przyjemnie, służba nie wybiera. No trudno. Ale jak to mówią, no człowiek widział pół Polski, porobił trochę ciekawych rzeczy i wrócił do rzeczywistości. Co? Co się dzieje? No, wróciła Stella. Albo właściwie na odwrót, bo powinno być, że Stella powinna mówić, że ja wróciłem. Wiecie, bo to jest ten problem. Bleeding Jane na start, także... I coś mi się wydaje, że raczej będę musiał zrobić... że tak powiem, behind the scenes replay tej gry. Blended? I żeby mieć good ending, bo chciałbym wam to pokazać jednak, a ty czuję, że będzie dupa. A pomijając jeszcze, że jest jeszcze wajna się hala plus do zrobienia, to jest... Materiał mamy na 10 lat, spokojnie. U. Ale kurczę, tak sobie myślę, powiem wam... Warszawa nocą to jest coś innego, tak człowiek myśli, że o, no to mieszka gdzie fajnie, że miasto dupy nie urywa. Ale jak jednak... Przyjedzie człowiek do Warszawy, patrz, bo takie wow. Wszędzie słoiki. Nie no, żartuję. Ale po prostu było to ciekawe takie zjawisko dla mnie. Po prostu duże miasto. Takie chuj duże. Stolica. Zwłaszcza jak człowiek patrzył na parę, takie kurwa. Dobra, nieważne. Cisza wyborcza, wiem o tym. Chociaż jak ten odcinek się wstawi, to nie będzie na ciszę wyborczą, tylko po... Zobaczymy, czy będę mógł w ogóle wrzucić go, bo wiecie, może być różnie. Ja. Oj, to byłoby bekowe. Ała, kurczę, przyznam wam, że jestem cały poobijany, kurde, z tego powodu. Wracał, nie, ani chwili odpoczynku. Znaczy nie, no teraz jest chwila odpoczynku, ale... Tu nogi bolą, tu plecy... Ach, nie jest dobrze. O! No ta, jak co już tak powiem się... No kolekcjonerzy pewnie chcą kupić te stroje. To? O! Znaczy, że to są takie power armory. Jakby nie patrzeć, bo tak sobie myślałem, czy to jest takie... No jak ona kogoś mogła uratować wtedy, wiecie, w tym momencie, kiedy ktoś skakał. Ale tak patrzę. Wiecie, no taki... Wiecie, jak nie ma powera, no to tak naprawdę masz dodatkowy pancerz, ale jest mega trudny. Ej, to jest kurde... interesujące. Wiecie, że jak tak sobie myślę o tym, to można byłoby powiedzieć, że na wojnie tak ludzie zarabiają, raczej... sprzedają swoją duszę, bo jak można by cię zabierać od kogoś rzeczy. To jest tak, jak ja bym dostał kulkę w łeb i ktoś by potem zobaczył, o, ale hełm nie tknięty. I by potem na Allegro sprzedał. Raczej miałbym takie mieszane uczucia. No... Blitzkrieg Corps.
Nice. Uwielbiam tą nazwę. Ale nie wiem, gdzie to... Z jednej strony no... No nie żyje to tak, nie, ale z drugiej strony no... Ciężki temat, nie wiem po co go poruszam. Genshin Heroes, czyżby prze... Czyżby przewidzieli Genshin Heroes? Troszeczkę przypomina mi sytuację ze Snowdenem. Swoją drogą jestem ciekaw, co się dzieje ze Snowdenem teraz. Bo kiedyś, to wiecie, to była wielka... No wiecie, no gościu... Że tak powiem, wyjawnił całe inwigilacje, kurczę, na swoich obywatelach. I za to chciał swój kraj go dopaść, a tak naprawdę w Rosji mu się udało... uciec. Niektórzy mówią zdrajca narodu, niektórzy mówią, że wybawca uciśnionych. Ja uważam, że chociaż chłop miał sumienie. Ło! To kurde, no... Było takie anime, kurczę, jakieś tam Heavy Object i tam było też, że... Wiecie, wyobraźcie sobie, no to dla pilota myśliwca to jest taka standardowa taktyka i wiedza, że jak coś się zepsuje, no to sobie kilka ejection i fu, samolot się rozbija, a on przeżyje. A w Heavy Object było takie coś, no jakby nasz pilot się troszeczkę nam stawiał, to mamy bombę pod jego siedzeniem i zawsze można go rozjebać. To tak przypomina mi to i ja... Jakikolwiek pilot, wiecie, który miałby, nie wiem, C4 pod swoim siedzeniem, wiedziałby, że jakby się stawiał, to by go eksplodowali. W sensie zostałby wysadzony w powietrze, to myślę, że nie byłoby wtedy pilotów. Jeśli nikt nie chciałby iść do takiej roboty. No wiadomo, no. To tak jak trochę nasze korporacje. Znaczy u nas nie ma takich korporacji, u nas... Jest po prostu, są rządy rządów, że tak powiem sobie to nazwę. Ale... Chyba nie można nawet teraz o tym mówić. Znaczy nie można, można. Wystarczy wstawiać to w innych porach, ale nie można. Czyli standardowa taktyka. Czyli że jest afera i zróbmy inną aferę. Co? Ciecie. Biali rycerze to ciecie. No to ja tego jeszcze nie słyszałem. Ja tak sobie myślę, że kurde... Cieciuwa, jak dobrze płatna, to nie cieciuwa. To jest po prostu dobra fucha. Im dłużej sobie posiedziałem i się człowiek namęczył, to ma takie, że pewnie można... Ja cieszę, że to zobaczę Age Mixed. Można robić nic, udawać, że robiąc coś i mieć pieniądze, niż robić dużo... mieć problemy potem ze sobą, znaczy nie ze sobą, tylko po prostu zdrowotne i mieć potem, nie wiem, zero recognition, a ludzie i tak będą mieli wyjebane. Choćby nieważne, ile człowiek by się starał. Ta, bo jej uszka, wiecie, więc się nie skaczą do góry, ale są... propos tego. Wee. Znowu tak było. O nie, przepraszam, ja...
Totalnie zapomniałem. Jestem najgorszą osobą na świecie. Jak mogę zapomnieć o własnych rzeczach? Ja tak... Czekajcie. Super profesjonalny youtuber. Teraz drugą myszkę włożyć, bo tak... Kurde, za głośno było. Kurde, a nie było słychać te kliknięcia myszki. Przepraszam z góry, od razu. Już lepiej. No. Bo mówię, przecież ja mam myszkę, kurde, taką, wiecie, cichą. Do grania, żeby nie było słychać tego klikania. Kiedyś oglądałem... Jak ktoś się w to wsłuchuje, wsłucha się w te przyciski klikania myszki, to potem cały czas to będzie słyszał. Ja rzadko kiedy oglądam sobie jakieś gameplaye, ale jak ja to słyszę, to kurwicy dostaję. Kurczę, bo lubię jak jest cicho. Zwłaszcza, że ostatnio nie miałem w ogóle czasu na cicho. No ale co wam mogę powiedzieć, kurczę? Tak to jest, kurczę. Strzelanie z broni przed śmigłowcem to nie są, kurczę, najcichsze rzeczy. A potem człowiek zamawia kebaba i nie słyszy tego, wiecie, tego dziwnego pikacza, wiecie, że ma jedzenie gotowe. I musi człowiek przyznać się do faktu przy kasjerce, która do ciebie macha, że a przepraszam, ja już głuchy jestem. To jest poniżające, ale prawdziwe. Faktem jest to, że też miałem słuchawki na tym, no ale nie słuchałem muzyki w ogóle głośno. Tylko wiecie, to tak troszeczkę ambientowo. Żeby nie słychać po prostu dookoła. Bardziej coś w stylu noise cancellation. Ale nadal, no jest jednak, to mówię. Pewnych rzeczy już człowiek nie cofnie. O, to jest fajne. Co? Czyli taki snajper. Łe. Disabled line. Co? To jest tak jak... Zawsze się śmieję, bo jak zawsze gdzieś się parkuję samochodem i ktoś zostaje w aucie, to mówię, dobra, udawaj, wiesz, upuść do niego, wiecie, takie żeby jak przychodziła straż miejska, to tam, wiecie, machnąć im tam pół ręką, samochody! Coś tego typu. Wiem, że tak nie można, ale uwierzcie, ale przyznam, że raz to zadziałało. Nie jestem siebie dumny, raz to zadziałało. Nigdy nie był fluffy weaver, proponuję. But anyway, wiecie jak to mówią, pieniążki nie w budżecie, to pieniążki ze swoje własne age. W ogóle, tak, for real. Dużo ostatnio poznałem osób, którzy chcą być barmanami. Oraz mnie są. To mnie tak przez 2 tygodnie, to mam takie kurde. Z jednej strony myślę sobie, że to fajna praca, ale z drugiej strony chyba jednak nie dla mnie. Tak sobie pomyślałem, że nie, no fajnie być fajne, ale to nie jestem tego typu osobą. W sumie mi się tak wydaje. Na początku tutaj pan powiedział takie, o, ale fajnie w ogóle, jakby się ty tu drink, pogadać, tu coś, ale tak sobie myślę, że nie. To do tego trzeba mieć, kurczę, jak jakaś takie osoby, to mają takie przyciągnięcie do siebie, a jeszcze potrafią robić driny tak, żeby było, o nie. Nie ma tego, to my nie pijemy. To, kurde... Takie osoby takie zazdrośne, nie być personalnego charmu. Albo po prostu. Dobrze wygadane. Też wydaje mi się, że raczej to pierwsze. No ale z drugiej strony można zrobić podróbki nielegalne. Co? O. Co?
Powiem wam, że te dwie linijki, nie mogę powiedzieć dokładnie tego, bo jakby ktoś się wyczaił, o co chodzi, to byłoby dokładnie linijka, tak jak podpowiedziane, to w prawdziwym życiu 100% tak to jest prawda. Zresztą sam tak wiem coś... Coś w tym jest po prostu. Nie, powiem wam tak, można, ale z drugiej strony prawo zawsze i pewnego momentu do was przyjdzie z powrotem, jak akurat miałem twardo. Albo wystarczy mieć dużo pieniędzy, żeby mieć wywalone. O, Alma Sportem, no hello. Co? A, w tym sensie to też prawdziwe, bo... jak, wiecie, jak macie grupkę znajomy swoją i coś i tam, wiadomo, tam już pewnie będzie mówi jo, i że ktoś tam inne, nie wiem, czy się właśnie takie zanikają momenty, to potem jak człowiek pójdziesz, tak powiem, do... Nie wiem, jak to powiedzieć... pewnej instytucji i nagle powie jo, panie, to coś, i potem mówi, ja ci kurwa dam jo, no to wiesz już, że niektóre rzeczy w takiej kultury osobistej muszą zostać. Że jednak, bo to nie dość, że otwierają wam więcej drzwi. Serio. I po prostu, no, nie dostaniecie pierdolu. Wielkie matapy. Ła. Łe. Jo, właśnie też chciałem tego. Nie, proszę nie mówić staropolszczyzną. Właściwie starym właściwie szlacheckim angielskim. Ale to będzie stara polszczyzna. To by pasowało. Duży kobalt velvet, woho! Czyżby nam się udało dzisiaj zarobić, bo na dużych drinach? Obstawiam, że nie, ale byłoby fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, pyk. Pięć. Kurde, mamy 10 sztuk aż. All on the rocks and mixed. Duży kobalt velvet. Ale poważnie o tym, że ten drink kosztował 700, nie, 300 dolarów, czyli... Przeliczając na dzisiejsze 1000 zł. To wyobraźcie sobie, mamy takie... Przynajmniej w moim przypadku byłby to taki ból dupy. I to tak jak sobie... Tak jak zawsze mówię, że jakieś tam kosty, nie kosty i reszta tych kawiarni to jest fajnie, no ale tu trzeba być, wiecie, kurczę, middle class albo taki middle high class, żeby sobie móc pozwolić na takie coś bardziej mocno. O nie, moje stare konto pewnie. Occult science. Ła. Każdy ma takie swoje głupoty w necie popisze. A potem ktoś zawsze się znajdzie to jedna, dwie osoby, które o tym pamiętają, znajdą to i będą się rozumieć takie o. No, Jill, trudno. Nie udało ci się. Ale nauka i okultyzm... To już mówię? Tak. Nie brzmi nie powiedzieć szatanistyka, bo to... To nie brzmiałoby dobrze z mojego tego, ale...
To się nie łączy. Trudne wstrząs życia, a z drugiej strony pewnie jeszcze drogie. O nie. Jakie zdjęcie się trafi. Musimy to zobaczyć. To jest najbardziej... Że tak powiem... Przypomina się historia 4chana, czyli... Co się stanie, jak 100 tysięcy osób, które zbyt długo siedzi w internecie, powie sobie dość wszyscy do siebie: ej, nudzi nam się, zróbmy coś i zaczynamy. Jedną z takich historii to było wezwanie na przykład nalotu na jedną z bazy ISIS, ponieważ frajerzy postanowili, że wyślą zdjęcie, że jee, fajnie się tam szkolimy, strzelamy, kurde, tam ISIS-owcy. A oni patrz, prawie 100 tysięcy osób, jak sobie będzie patrzało w obrazek, to i się kontakty znajdą i się jeszcze, wiecie, po zdjęciu znajdzie to miejsce na świecie. And you know. I dostali w pierdziel. Albo jak pewnego razu w Ameryce zrobili zdjęcie, nie zdjęcie, jakiś tam był livestream, flagi jakieś tam, wiecie, tych wymyślonych. No wiecie, te wymyślone kolorki i tak dalej. I... 4chan też się znowu zebrał i powiedzieli, że usuwamy to. I zrobili to. Ja też. Nie wiem, wiadomo, każdy coś ma, ale starszy, że tak powiem, klasmejci zawsze jest tak. To są te osoby, które najbardziej cię znają. Jak będą chcieli, to ci wbiją tą szpilkę, bo będą wiedzieli parę rzeczy ze szkoły, które wiadomo się głupoty robiło. Nie wiem w ogóle, po co kontynuuję ten temat. Wydaje mi się, że sam, że tak powiem, się nie tyle co staczam, to tam się wkopuje. O nie! Jak można o tym rozmawiać? To się... To było wiadomo, no kurczę. Akurat gimnazjum, to jak to w tematy wchodziły, to już było... 6-9. Oj, czyżby myszka? Nie, myszka nie siadła. Bez. Wydaje mi się, że bez. Mixed. To jest, a jak sobie przypomniałem te wszystkie stare żarty, że wystarczało być, wiecie... Numerek tylko się dzieli. Cała klasa hehehehehehehe. To były fajne czasy. Życie było proste. Karta niebieska rodzina. O Jezus.
Niedobrze. Nie, ale tak wyobrażam sobie, wiem, że to tak chujowo zabrzmi, a tak po trzecim razie rodzina musiała mieć serio, kurwa. Czwarty. Wiem, że nie powinienem. But anyway. Mix. I lecimy. Ale po prostu. Znaczy, nie wiem, śmieszne. To co tego dobra, nieważne. Teraz będzie po prostu, wiecie, 1000 na miechaków się znajdzie. Bad damn. Bo. To jest pytanie za 100 punktów. Właśnie, co się stało? Czemu ona ma ręce, wiecie, takie... Chcę ci powiedzieć, że nie wiem, to nie był wypadek? Carpal Tunnel Syndrome? Będę musiał zobaczyć, co to jest, ale... Ale z drugiej strony tak sobie myślę, kurde, wiecie, no... Przypomina mi się taka myśl, jak byłem tego... Bo musiałem, no kurwa, 8 godzin trasy w autokarze, to musiał człowiek sobie pomyśleć, jak tu czas, tego, idę mocno grać w telefonie, bo będę jakieś pierdoły, czy coś tam tego. I myślałem, jak Warhammer 40k, w którym momencie człowiek przestaje być człowiekiem, wiecie, jak jest tak zwany mechanikum. Bo to takie, wiecie, no, jak... Wiecie, jak my stracimy rączkę obecnie w naszych czasach, no to... Ręka, którą, że tak powiem, możemy dostać od państwa, raczej, czy tam tak powiem, jakaś taka proteza, to jest raczej 20, może 30% możliwości naszej aktualnej ręki, która była, ale jak, powiedzmy, pójdziemy 20, 30, 100 lat do przodu, wiadomo, nas już nie będzie, ale inni będą, to ciekawe, czy oni będą tak samo myśleć, że wiadomo, no bo ręka to nasza ręka, czy zaciśnięta, czy otwarta, no tego, dobra, nieważne, będę tam tego gościa cytował. Chin. Ale mówię, tak 100-200 lat, powiedzmy, no i to może być jakaś normalka, że wiecie, masz takie, a mam chujowe ręce, no to wiecie, cięcie ręki, bierzesz nie wiem, jakiś tymi implant i masz, nie wiem, nie jest takie twoje typowe 100% tej ręki. Chociaż obstawiam, że nawet wszystko zależy od organizmu, bo to ty mówisz, że twoje 100% jest równe mojemu 100%, ale wiecie, że no... Będzie po prostu takie, no ona jest 5 razy lepsza, coś tam. Tak jak kiedyś patrzyłem taki poll na YouTubie, że gdybyście mieli mieć protezę ręki, ty też to ręki, no bo to jest najprostszy temat, ręka, noga. Chcielibyście, żeby ona była taka syntetyczna, taka przypominała ludzkie skórę, czy była full mechaniczna, no i 90% była już taka full mechaniczna, żeby to wyglądało. Coś w tym jest, ale chodzi mi o to, że w którym momencie, wiecie, już tak człowiek patrzy na siebie i mówi, nie jestem już sobą. Ja bym tak cię... Dla mnie ciężki temat, bo dla mnie takie, no wiecie, kurde, człowiek by stracił dwie nogi, dwie ręce, wiesz, tak patrzy na siebie i tak... Dziwnie było, bo niektórzy mówią, o, ale fajnie, mam to, ale nie ma takiego, tej gratyfikacji. No kurde, no. To jest jednak ciężka rzecz, no. Słuchajcie, obcinacie sobie własne ręce, żeby zastąpić je metalowymi. Nawet jeżeli są lepsze, to nadal. To są własne ręce. A. Uuu.
No właśnie, to widzicie, tutaj była druga sytuacja, że komuś po prostu, wiecie, nie tak, że chciał, po prostu rękę rozwaliło i takie... Damn, to jest ciekawe, kurczę. Heh. Ale damn. Mówię. Ciężko. Jakbyśmy tak naprawdę w pewnym momencie powiedzieli, dobra, wszystko od szyi w dół, wiecie, zmieniamy tak jak taki... Nie wiem, jak on miał w tym cyberpunku. Jack Crusher czy coś tam? I wiecie, człowiek, nie człowiek? To jest, że tak powiem, zadanie dla Komitetu Etyki z STP, który prawdopodobnie nic nie robi. Brak sygnału. O nie. Jak? Ej! Wait. Nie mogę zmienić kanału. A nie ma sygnału. To coś się łączy. Coś mi się wydaje, że ona może widzieć ją. Chyba, wiecie, coś nie pykło. Czy wierzyć w duchy? Powiem wam tak. Za dnia możecie, jak jesteście gdzieś sobie, nie wiem, oglądać, możecie sobie powierzyć, ale wieczorkiem, jak jesteście sami w domu, w pracy, gdziekolwiek, podczas jakichś tam obchodów, czy gdziekolwiek, nie, lepiej nie wierzyć. Raz, że szybciej się z pracy będziecie chcieli dzwonić, bo wy dostaniecie paranoi, a dwa, po co wam to? Najlepiej mieć po prostu takie, nie, tam nie ma takich rzeczy i robić swoje. Po prostu będzie najłatwiej. Ja osobiście, tak jak zawsze będę powtarzał, jeżeli wierzymy w złe rzeczy, i wiedział, o, demony, nie demony, inne pierdolety, to trzeba wierzyć. Jedno nie, że tak powiem, nie koliduje z drugim, to znaczy, że jeżeli są złe rzeczy, to i muszą być dobre rzeczy. Jak nie ma dobrych duszków, to nie ma złych duszków. Taka prosta, prosta metodyka, która potrafi trzymać. Może nie tyle strach, co po prostu ludzką wyobraźnię w ryzach. Bardzo łatwa i prosta. Taka jak i prosta. Uuu, przepraszam, musiałem to powiedzieć. Bo się ładnie ułożyło. Kurde, idę do CEO Frosty powiedzieć, że chcę tego. Te 100 tysięcy za ten fajny rym. Nie można bić ludzi, jeżeli nie mają oni racji. To nie jest XVIII wiek. No kurczę, wiecie, przecież były takie przypadki, że gościu dostał jednego slapa albo jedną bułę na ryj i umarł. Jere fuckboy. O nie, czuję, że bijatyka. Total earnings. Zero mistakes. Tutaj jest 1000 za nockę, to nie jest taka zła rzecz, powiem wam. Tak sobie myślę, że albo inflacja zapierdala w tym Glitch City, albo Jill nie potrafi dobrze transferować pieniędzy, bo zarobić w jedną nockę prawie 2700, a 800, na polskie to mamy 6000 za nockę, prawie więcej. No ale pomijając, że... Jill couldn't pay her rent, this will distract her. Co? Ja myślałem, że... O!
Czyli ja myślałem, że nas wyrzucą, a to tak naprawdę będziemy mieli jakieś problemy, ale to ciekawe. Dobra, co mogę wam powiedzieć? Dziękuję wam za oglądanie. Wiem, że było długo, dużo czasu minęło. Wiem, że mi nieprawdopodobnie znowu dużo czasu. I wiecie, takie życie, trudno, robię co mogę. Znowu się tłumaczy człowiek, nie powinienem się tłumaczyć. Ale co mogę powiedzieć? Dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego... miłej soboty. Cześć.